Dzień dobry, witam z kolejnym filmie na moim kanale. Jestem w domu. Jest Ewa, słuchajcie. Oczywiście przy tym jak zaczniemy, serdecznie zapraszam was do wspólnego uśmiechu. Uśmiechamy się, jestem trochę zarośnięty, nieogarnięty, ale to dlatego, że mnie noga boli i nie mogę tego wszystkiego robić tak obok siebie, ale dzisiaj postaram się ogolić głowę, żeby nie wyglądać jak wujek z Bolszynka. I tak, jak moja noga? Za chwilkę wam powiem o tym wszystkim. Idziemy na balkon zjeść, ale sami widzicie, po moim nastroju jest nieźle. Myślę, że nawet bym powiedział zajebiście. Zabiję tego kota! Ten kot po prostu, słuchajcie, on się chodzi i drze. On drze się, on sobie potrafi o 6 rano chodzić. Bengal, czego ty się drzesz? I żeby nie było, nic temu kotu nie jest. Nic mu nie jest. Zdrowy, dostał podwójnie jeść. Wody, wszystko dostał, ma. Został wygłaskany. Tak, i ona chodzi i krzyczy. Tak wygląda nasz balkon w przyjeździe. I to, słuchajcie, wszystko Ewa zrobiła. O, ten chodzi i drze się. Wszystko Ewcia uprała. Wszystko. Teraz wam pokażę nogę, jak noga wygląda. Noga wygląda tak. Zobaczcie, to jest lewa noga, a to jest prawa noga. Jest delikatnie spuchnięta, ale to spuchnięcie jest o wiele mniejsze niż było. To jest taki ogromny sinior z jednej i z drugiej strony. O, widzicie? No okej, jest. Wypadek wygląda groźnie, ja sam na niego nie mogłem się patrzeć. A tutaj jest okej. Będzie dobrze. Mamy pyszne śniadanko dzisiaj. Tak jest, słuchajcie, ale Jura, jemy bez telefonów. Dobra, nice to feature, słuchajcie, przyszło. Co my tutaj mamy? To jest moje? To jest moje? Powiększ. Kochanie, co dzisiaj mamy na śniadanie? Mamy śniadanie bez telefonów. Tak jest. Na nasze zestawy, bendżulku. To chodź tu do mnie, to ci będę głaskać, ci będę śpilka. Jadła. Są tam tak ciekawi, co? Nie wiem, coś tam... Jezu, cyrk z tymi od rana, ja chcę świętego spokoju, już wykończona jestem, chodź tutaj. Mamy dzisiaj, moi drodzy, zamówiliśmy to samo, co się zdarza bardzo rzadko. Gofry z pesto bazyliowym, szynką parmańską, mozzarellą i rukolą pomidorki. Fajne, co? Mhm. I fit tarta borówka od Mr. Fit Trenera. I właśnie, słuchajcie... Te desery od niego są kozackie. Takie, kawusia. Nawet do niego piszę na Instagramie, bo te desery są... Tak, to szansem. Prawda, to prawda. Zdrówko. Zdrówko, kochanie. Jeśli chodzi o nice to fit you, to wygląda to w ten sposób, że jeśli macie zamówione jedzenie na miesiąc, na przykład tak jak my mieliśmy na lipiec, nagle okazało się, że tydzień nas nie będzie, to nic się nie dzieje, to jedzenie wam nie przypada, nikt nie musi wam tego jedzenia zabierać. Wystarczy, że w aplikacji zaznaczacie sobie i przesuwacie na przykład na sierpień, 7 dni. I wtedy 7 dni macie dodatkowo w sierpniu. Czyli nic nie tracicie, dieta wam przechodzi na kolejne dni i jest naprawdę pyszna, wspaniała, tak jak mówiłem. No, najadłem się bardzo dużo w Grecji, więc muszę teraz troszeczkę znowu chudnąć, a jeszcze podczas tego, że leżę, nie mogę się ruszać, nie mogę chodzić na siłownię, to tym bardziej muszę dbać o dietę. Na hasło Juri macie kod, -5%. Pięknie to wygląda. To jest wygoda diety na Istyficiu właśnie, że możecie sobie to przesuwać i nic nie tracicie. Nie tracicie ani grosza, ani czasu, ani jedzenia, nie marnujecie niczego. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda aplikacja. Więc macie sobie do wyboru różne posiłki, przesuwacie, wybieracie, zamawiacie i dostarcza się pod wasze drzwi bezpośrednio. Dobra, koniec, muszę jeść. Do nowych subskrybentów chciałem właśnie powiedzieć o diecie Nice to Fit You, ponieważ jest moja ulubiona. The best. Wiesz, na sam fakt, że Juri, my już jesteśmy tyle czasu na tej diecie. I nam się to nie nudzi. Na żadnych innych pudełkach tego nie byliśmy. Tak, to prawda, że my jesteśmy ponad 2 miesiące już na diecie. Ponad 2 miesiące jesteśmy już na diecie. A ja lubię być na pudełkach, ja lubię gotować, nie? Tak. Czasami się sam gotuję, ale ja lubię też być na diecie pudełkowej, a teraz jak jeszcze już masz tą nogę, to w ogóle. To jest ale wygoda. Faktycznie zawsze mi się nudziła po... Ewa do mnie powiedziała, dzięki Bogu mamy pudełka, bo nie dałabym rady. Dobra, słuchajcie, jem i widzimy się później. Buziaki. Pomyślcie, jak będziemy mieć na przykład syna. Człowieka syna, nie kota syna. Zobaczcie, będzie mamin synek. No będzie mój kochany. On tak krzyczał, bo on chciał, wiesz, atencję, on się głaskał. Tak kochasz mamę, tak. Ale jak była Szarlotka u nas, to ładnie podchodził nawet do niej. Powąchał ją. Jeszcze za mała. Jak już dzieci są trochę większe, to się boi. Tak, czy czuł przewagę. Jeszcze po prostu nie skumał, że to dziecko. Tak, ale jakby był z takim dzieckiem od małego, to by... Myślę, że byłby grzeczny, nie? Tego nie wie nikt. Rodzinny poradek. Co tam, byku? On teraz się rozpływa. Tak, jesteś zadowolony, bo się do mamusi po prostu. Tak, to się nazywa rozpieszczony kot. Tak. Normalne koty przychodzą i się łaszą, a ten drze po prostu mordę. No, to prawda. Dobra, chillujemy.
wyszedłem z domu na moich różowych kulach. A tutaj mój święty Mikołaj. Chodź. Idziemy? Będę ci... Nie, no spoko, ja sobie podejdę. Na luzie. Na luzaczku. Pędź, kochanie moje. Piękne. No, i tak to właśnie wygląda. Oddać drona. Zostawiłam Jurija w samochodzie, bo nie chcę, żeby tak nadwyrężał tą nóżkę. Słuchajcie, jeszcze powiem wam trochę o miejscu, z którego tego drona wypożyczyliśmy, że naprawdę mega, mega, mega na plus, jeżeli chodzi o kontakt, komunikację. Powiedzieliśmy, jak wygląda sytuacja i co się wydarzyło. Trochę się baliśmy, wiecie, i stresowaliśmy. No głupie nam było, że w ogóle tak się stało, ale oczywiście pokryjemy wszelkie koszty naprawy tego drona. Ale pan, który wydawał nam ten sprzęt, naprawdę wykazał się mega wyrozumiałością dla nas i myślę, że wszystko się skończy dobrze. Myślę, że jeszcze sobie wypożyczymy tego drona. Może nie będą się bać oddać nam go znowu. Ale to już bedlak już minął. Dzisiaj, słuchajcie, w ogóle zapomniałam z domu czegoś i usiadłam. Nie pamiętam, gdzie to było. Byłam w domu, cofnęłam się po tego drona zresztą, bo jego zapomnieliśmy i Juri do mnie zadzwonił i powiedział: Ewa, siadaj tyłku. Ja usiadłam, więc spoko. Idziemy. Standardowo oczywiście poszło mnie do tej kamienicy. Nie do tego budynku, ale już jesteśmy na miejscu. Dron oddany, jutro idzie do serwisu, no i zobaczymy. Ale chyba nie jest tak źle, chyba kamerka działa, to jest najważniejsze. No i tak, słuchajcie. Mam nadzieję, że to był ostatni dzień. Ten ostatni dzień wyjazdu to był ostatni dzień naszego pecha. I dzisiaj usiadłam, słuchajcie, i policzyłam do 10, więc mam nadzieję, że to coś pomoże. Zabrałaś mnie na randkę? Tak, randka, ale to chcę pokazać, patrz. No, pokaż. Kiedy rozładuje ci się bateria w dronie. On go będzie łapać. Nie zdąży. Zdążył. Wow. Zdążył. Wow, szacun. My się znamy akurat na drogach w takich sytuacjach. Ale oddaliśmy drona. Wszystko powiedziałam. Tak, wszystko powiedziałaś? No. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko wypali tak jak trzeba i wszystko będzie w porządku. Chcę powiedzieć, że kocham was, bo wyrzuciłam zdjęcie Bengala, który tak śpi. I zapytałam, czy wasze zwierzaki też tak śpią i wysyłacie mi swoje koty, jak tak śpią i swoje psy, jak tak śpią. Chodź, już zobacz. Jemy zaraz. Zabrałam cię na randkę, ale nie dlatego, że wiesz, tylko po prostu głodna jestem. Nie, co? Żartuję, kotuś. Co? Koniec, zabrady. Zabiorę ci tych followersów. Moja ty myszko, piękna. Pasznego koniu. Sprawdźmy tą zupę. Czy jest dobra? Ale bardzo ładnie wygląda. Chciałem ci zadać bardzo ważne pytanie. Wiesz, że jestem na randce z trzema laskami? Tutaj dwie moje różowe. Oh yeah. W końcu. Domarzyłem się. Trzy dziewczyny i jeden ja. Pięknie wyglądasz. No, zjawiskowo wyglądasz. Tak. Moje. Ja bo mam wszystko w zębach, mam jedzenie. Nie chcę się gadać. Za co lubię Bar Pacific, że to wszystko tak pięknie zawsze wygląda. Nie? Świeżutko. Smacznego. Dzięki. Zabrała mnie na randki i... Właśnie mi moja ukochana przypomniała, że tutaj pierwszy raz zabrałem ją do restauracji, ja na lunchik. Tam, pamiętasz? Tam. Ty nie wiesz, że ty pracujesz? Tak było, to prawda. Na lunchiku. Zarycz, no. Właśnie mój chłopak stwierdził, że będzie nagrywać TikToka. Pokaż wszystkim, co nagrasz. Szukam tego, jak ty się... To jestem Derulo, nie? No. Savage. Dobra, tutaj stand będzie ładniej. Postawić, musisz mnie nagrać. Dawaj to. No. Tak jadę. Podoba ci się jeszcze to bycie kontuzjowanym? No słuchajcie, możecie zobaczyć mojego najnowszego TikToka, którego odgadałem dzisiaj, jak tańczyłem razem z kulami. Więc sprawdzajcie. No tak, zamknęłem sobie. Ale możecie zobaczyć. I tak, i tak. Ja mam tylko jedną obawę, słuchajcie. Wiecie jaką? Że jemu się tak spodoba to bycie kontuzjowanym, bo tak, po pierwsze, może cały czas bezkarnie mnie o coś prosić. Po drugie, ja mu wszystko muszę przynieść, wożę go, zabieram go na randki. Zmieszczę się tu.
Nie. No i tutaj sobie o. A ja nie widzę. Już nie uczę mnie jak parkować samochód, bo ja umiem lepiej niż ty. Tak, umiesz. Za chwilkę, kochani, biorę się za montowanie tego filmu. Będzie ciekawe dzisiaj. Dodamy go. Kto? A. Szybka. Strypka. Mocne. Strypka. A ten? Juri! Jezu, uduszę cię! Jesteś taki nieznośnie upierdliwy. Czemu? Ja jestem codziennie zmęczona teraz. Muszę spać, chcę, jest godzina 15. Ja to też byłem zmęczony kilka razy w życiu. Nie byłeś nigdy. I o coś wszystko prosić cały czas. Prosisz, chodź. Księżniczka moja. Nie księżniczka, tylko kobieta nie powinna dźwigać. Kiedyś kobiety wszystko robiły. I na polu zapierdzielały, i krowy doiły, a ty księżniczka. Torby z wodą nie możesz przenieść. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Słuchajcie, przede mną jeszcze kilka dni chodzenia o kulach, ale to nic. Nie ma tego zero, co by na dobre nie wyszło. Mam nadzieję, że dam radę. W czwartek gram już pierwszą imprezę, później w piątek i w sobotę, ale już spokojnie stoję, nic mi się nie dzieje, więc jest okej. Okay. Za chwilkę będzie padać. Pogodynka, Juri Kalenycz mówi wam, za chwilkę będzie padać. I za chwilkę pojawi się ten film na kanale. Pamiętajcie, uśmiechajcie się, bądźcie zadowoleni, bądźcie szczęśliwi, doceniajcie to, co macie. Naprawdę po tym wypadku jeszcze bardziej doceniam swoje życie i cieszę się, że jestem zdrowy, że wszystko jest okej, okay, że z tą nogą też jest w porządku, mimo że wypadek wyglądał groźnie. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, dziękuję za całe to wsparcie, za wszystkie komentarze. Jest mi niezmiernie miło. Kule będą ze mną przez najbliższe kilka dni i trzymajcie mocno za mnie kciuki. Wiem, że wiele osób pisało mi, żebym wracał do zdrowia, więc wracam, trzymam się i będzie tylko lepiej. Tylko te strupy na moim nosie po opalaniu nieźle wyglądają. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zapraszam na mojego Instagrama. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało, jeśli się nie podobało, łapeczka w dół i napiszcie też komentarz. Co chcecie, to napiszcie. Miłego, salut, ciao!